Witam Was serdecznie, nazywam się Katarzyna Góralczyk. Dzisiaj mamy kolejne spotkanie właśnie z cyklu kwadransu arteterapeutycznego, w którym dzielę się pomysłami, w jaki sposób arteterapię prowadzić do szkoły, jak budować relacje z uczniami, ale również te pomysły możecie też się wykorzystać u siebie tak naprawdę i w domu razem z rodziną. Dzisiaj zapraszam Was na warsztat, na właśnie to spotkanie, które będzie poświęcone komunikacji, czyli tak naprawdę budowaniu mostu i różnej formie metafory tego mostu. Także, jeżeli jeszcze mnie nie znacie, nazywam się Katarzyna Góralczyk, jestem organizatorką i pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Kongresu Arteterapii Otwarte, jak i również możecie mnie znaleźć, ponieważ prowadzę bloga, jak i grupę na Facebooku Arteterapia w domu i szkole. Możecie też mnie kojarzyć z roku relacji bądź jako ambasadorkę Book Creator. Na co dzień zajmuję się nauczaniem języka angielskiego, gdzie wprowadzam właśnie elementy arteterapii, jak zarówno właśnie na godzinie wychowawczej ze swoimi wychowankami. I tutaj chciałabym pokazać właśnie te pomysły, które realizuję ze swoimi uczniami, którzy są w klasie 6 podstawowej. Także zapraszam Was serdecznie do wysłuchania, do porozmawiania ze mną właśnie o budowaniu mostów. Zacznę od tego w ogóle, jak wprowadziłam ten temat z moimi uczniami, ponieważ ważne jest też, jeżeli wprowadzacie arteterapię, żeby wiedzieć, w którym momencie możemy sobie na co pozwolić. Ja jako, że dołączyłam do tej klasy w tym roku, ponieważ zmienił mi się wychowawca, nie zaczęłam od razu od tego budowania, od tej komunikacji, ponieważ najpierw musieliśmy się poznać, oni też musieli poznać mnie. Więc dopiero po takim miesiącu czasu, kiedy już mniej więcej się znaliśmy, znamy, możemy właśnie już, no tak po miesiącu, możemy właśnie ruszyć już ku rozmowie o tej komunikacji, ponieważ moim celem w tym roku w pracy właśnie z tą klasą było to, żeby ją właśnie zjednoczyć, żeby ona się dogadywała między sobą, żeby nie obrażali się wzajemnie, żeby raczej wspierali i pomagali. I stąd też pomysł właśnie na budowanie mostów. A więc jak spotkałam się z moimi uczniami, to na początku zadałam im pytanie w ogóle, czym jest most. Zachęcam również do spróbowania, żeby odpowiedzieć również sobie, co według Was, czym jest taki most. Możecie odpowiedzieć sobie samodzielnie, tak, w myślach, wypowiadając głośno, możecie wpisać tutaj na czacie w komentarzach, czym taki most właśnie jest dla Was. W klasie 6 wierzcie, że pomysły są różne, zaczynając tak naprawdę od takich podstawowych, tak, czyli most jako łączenie dwóch miejsc ze sobą. No dobra, to skoro jest to właśnie sposób na połączenie dwóch miejsc, to do czego on służy? Tak, czyli tutaj takie już od razu sugerującą odpowiedzią byłoby, że służy nam do przejścia, tak, z jednego miejsca do drugiego. No i teraz to, co potem się właśnie skupię bardziej już z uczniami, to jest na tym, jak może on wyglądać. Także on może być drewniany, on może być murowany, on może być zrobiony z betonu, szklany. Są przeróżne formy, w jakiś sposób w dzisiejszych czasach w ogóle te mosty budujemy. No to po co nam jest ten most potrzebny? Tak, potrzebny jest po to, żeby znaleźć się w innym miejscu, w którym chcemy właśnie być. No i następnie już mamy taką pracę w grupach, w parach, w zależności jak tam mamy, że tak powiem, miejsce. Jeżeli uczniowie siedzą sobie w ławkach, no to mogą w parach, mogą w czwórkach, żeby porozmawiać właśnie, stworzyć wspólnie definicję mostu. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy sobie tak na ogół grupy, ja te wszystkie pomysły zawsze zapisuję na tablicy i zawsze im powtarzam, że te pomysły są potrzebne, potem szukamy tych najbardziej trafnych dla nas, ale każdy pomysł jest pomysłem dobrym i to jest najważniejsze, ponieważ ten pomysł może zrodzić nam pomysł kolejny.
Okej, okay. Agnieszka przeżyła idealny temat dla niej na dziś. Super, się cieszę. Mówię, spróbujcie nawet w rodzinie zrobić. To jest naprawdę fajne ćwiczenia. A w ogóle to, co ja Wam teraz pokażę, to jest cykl w ogóle spotkań takich, no na 4 zajęcia to na pewno. Nam trwał właśnie cały miesiąc, 4 spotkania to 45-minutowe, ale można to rozbić nawet na dłużej. Wszystko zależy, jak pracuje grupa, jaką ma energię i jak to dalej nam po prostu przychodzi. No dobra, to teraz ja Was zapraszam do przejścia przez taki most i chciałabym, żebyście mi napisali, jak się czujecie na takim moście, bądź jakbyście się czuli, przechodząc przez niego. Jakie emocje by Wam to towarzyszyły? Czy byście w ogóle chcieli ruszyć w tą krótką drogę, tak, ten most, bo jak widzicie, zaraz już jest ten drugi brzeg. Jak właśnie, jakie te emocje byłyby razem z Wami? Agnieszka pisze, że zaintrygowana, jak najbardziej. Czy byście czuli się bezpieczni może, albo nie, no bo drewno też jest różnie kojarzone, tak, że może się zaraz załamać, bądź może wygląda na tyle stabilnie, że spokojnie przejdziecie. Ok, mamy jeszcze odpowiedzi jako pełna nadziei, zaciekawiona. Fantastycznie. Ja następnie uczniom pokazałam różne formy mostu, które mamy tak naprawdę wokół siebie, ponieważ ten most ma odrobinę tak troszeczkę tej magii, tak się błyszczy nam tutaj, zachęcając nas do tej podróży. Ale skupmy się też na tym, co mamy wokół siebie. I to jest część zdjęć, które ja na zajęciu po prostu wzięłam na kartkach A4, wydrukowałam, przyniosłam z uczniami i rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o każdym z tych mostów, jak oni by się właśnie na nim czuli, żeby opisali za pomocą przymiotników, czy to jest most taki stabilny, na który chcieli właśnie by wkroczyć, wejść, czy może most, który jest raczej niebezpieczny i woleliby nie ryzykować wejścia do niego. Następnie porównywaliśmy, że są mosty takie zwykłe, tradycyjne, które mniej więcej wiemy, jak wyglądają. Tak, mogą mieć one jakieś tutaj balustrady, bądź też nie, ale wiemy, że ciągnie się po prostu taka prosta droga przed nami. Ale co jest nietypowe, most ten może być szklany. Może być dla innych właśnie taki pełen fascynacji, mogą więcej zobaczyć dzięki temu. Dla niektórych to może być przerażające, bo mają na przykład lęk wysokości. Mamy też most zupełnie nietypowy, bardziej taką architekturę, więc wykonany właśnie za pomocą rąk, dłoni. Niby most, bo można przejść przecież z jednego miejsca w drugi. Definicja by się zgadzała. Ale na ile byśmy w ogóle chcieli na taki most wejść? Na ile byśmy się tam czuli bezpieczni? I później porównywaliśmy sobie właśnie te mosty, jakie są, które byłyby dla nas tak naprawdę lepsze, które byśmy chcieli właśnie podążyć. I po tej rozmowie przeszliśmy do takiej pracy już bardziej twórczej, ponieważ podzieliłam uczniów na grupy 4-5-osobowe, ponieważ mam uczniów 20 osób, ale tam akurat kogoś nie było, więc niektóre grupy były 4. No i każda grupa za zadanie miała zbudowanie tylko i połowy tego mostu. I żeby zbudować ten most, mieli oni wykorzystać przedmioty, które są no, w pobliżu, które mają pod ręką. Więc poszły tak naprawdę wszystkie ławki, krzesła, plecaki, książki. Każdy działał trochę inaczej, mimo że mieliśmy te same rzeczy, ponieważ zobaczcie, jedna połowa mostu była zrobiona właśnie też z plecaków, ale głównie tutaj też i z krzeseł, tak zupełnie na wyższym troszeczkę poziomie, one były znacznie wyższe. Inne były budowane właśnie za pomocą tak, kwestia teraz dla kogo, bardziej stabilnie bądź nie, ponieważ mamy te stosy książek, za którymi są właśnie różne te plecaki, swetry, piórniki, wszystko co się da położyć. I co poszło dalej tak naprawdę? Kolejną rzeczą, która była dość ciekawa dla mnie jako dla wychowawcy, było poproszenie uczniów, żeby oni teraz te połowy mostów złączyli ze sobą.
i nie złączyli, że jedno jest na górze, drugie na dole, no bo jak mamy przejść w takim wypadku, zeskoczyć czy się drapać. I teraz oni musieli tą wysokość dopasować do siebie. I co jest właśnie tutaj właśnie taką ciekawą rzeczą dla wychowawcy, to jest to, że teraz któraś grupa musi się tak naprawdę dopasować do którejś, ponieważ nie było sytuacji, przynajmniej tutaj w tych czterech grupach, w tych dwóch mostach, które mi powstały, że jedna troszeczkę opuściła, druga podniosła, także oni się dogadywali, że tak powiem, wspólnie. Zawsze była ta jedna grupa, która cierpliwie czekała, żeby ktoś dostosował się do nich. I potem sobie porozmawialiśmy właśnie, jak oni się czuli podczas tego zadania. Czy oni cieszyli się, że to oni mają teraz chwilę przerwy i dostosujcie się do mnie? Czy druga grupa na przykład czuła się jakoś gorzej przez to, że musi się dopasować, a może wręcz przeciwnie, że może w ogóle oni tego tak nie odnieśli, że teraz my się dostosowujemy do danej sytuacji? Więc tutaj potem są ciekawe tak naprawdę te reakcje uczniów na to, jak im się to budowało i jak potem szło im to dopasowanie tych połówek. Ponieważ zobaczcie, to też może być potem dobrą taką wskazówką, jak oni sobie nawet radzą w życiu. Czy oni raczej czekają, aż wszystko się samo naprawi, tak, ktoś ma się do mnie dostosować, czy oni nawet nie myślą o tym, że coś się pojawia, jakaś trudność, oni po prostu idą, dostosowują się, nie patrząc na to, że ja coś muszę teraz robić, ojej, oni po prostu działają. Więc to też pomaga naprawdę dowiedzieć się dużo więcej o grupie. To była jedna z części właśnie tych początkowych zadań odnośnie budowania mostu, gdzie mieliśmy bardzo tak no konkretnie zbudować ten most. Natomiast potem już przeszliśmy troszeczkę bardziej do metafory tego mostu. Ponieważ zapytałam teraz uczniów, w ogóle porozmawialiśmy, czym jest metafora i potem z czym im się właśnie ten most kojarzy i jaką co może być taką metaforą mostu. No i moi uczniowie wpadli na takie pomysły jak przejście do kolejnego etapu życia. Czyli na przykład ze szkoły, potem w pracę. Czy teraz mam, nie wiem, z koleżankami się na przykład głównie przyjaźnie, a potem już zaczynają mnie interesować chłopaki. Także do zupełnie kolejnego etapu życia. Tutaj też kwestie mogą wyjść różne sytuacje takie osobiste, na przykład kolejny etap, bo moi rodzice się rozwiedli. Także tutaj też trzeba być uważnym na te przemyślenia tych uczniów, na ich reakcje, żeby też odpowiednio na nie zareagować w trakcie tych rozmów, w trakcie tych ćwiczeń, tych naszych zajęć. Kolejną metaforą, no to tutaj powiedzieli po prostu, że to jest długa droga do czegoś. I teraz dlaczego długa? Tak? Czy im się kojarzy przez to, że i ten rok szkolny jest długi i my musimy dojść do tego, żeby ten rok skończyć, czy może nawiązują do czegoś innego? No i trzecią taką metaforą to było właśnie most między ludźmi, czyli połączenie ich ze sobą. I bardzo się ucieszyłam, że oni właśnie sami wpadli na tą metaforę jako relacji, ponieważ kolejnym krokiem, który właśnie realizowałam z uczniami, to była właśnie ta relacja, to połączenie. I teraz poprosiłam uczniów o wykonanie pracy plastycznej, o zwykłego rysunku. Moi uczniowie mają swój zeszyt na godzinę wychowawczą, który jest właśnie takim naszym dzienniczkiem artystycznym i tam wszystkie swoje prace trzymają. I tam poprosiłam ich o wykonanie mostu, który właśnie łączy. I teraz mają do wyboru, czy to będzie most łączący mnie z rodzicem bądź z rodzicami, bo oczywiście pojawiają się też takie komentarze, że mamy różne relacje, jak najbardziej. Co mnie jednak zaskoczyło, była osoba, która się zapytała, czy może narysować obydwu rodziców, bo ma takie same relacje z rodzicami, co było dla mnie po prostu wow. Jak widać, obydwoje są na tyle obecni w jej życiu i te relacje są tak no, podobne, spędzając razem ze sobą czasy, że super. Ponieważ często na przykład jeden rodzic jest częściej, nie to powiem, w pracy, jest bardziej nieobecny, a więcej czasu spędzamy na przykład z jednym rodzicem. Także jak z obydwoma rodzicami, byłam ciekawa, co tak naprawdę z tego powstanie. Inną formą, ponieważ nie każdy chce, że tak powiem, otworzyć się od razu, mimo tego, że znaliśmy się już tam ponad miesiąc, to i tak dla nich mogło to być jeszcze problematyczne, więc mogli na przykład zrobić ten most ja i mój przyjaciel.
tak, żeby sobie zastanowili się wtedy, czy ten most, ta moja relacja z tym przyjacielem jest taka stabilna, czuję się w niej dobrze, pewnie, wiem, że mogę spokojnie przejść po nim, że nic mi się nie stanie. I dla odważnych most, który ukazuje relacji mnie z samym sobą. Jak ja siebie widzę, jak ja się czuję w swoim towarzystwie, sama ze sobą bądź sam ze sobą. I to zaprezentować za pomocą obrazu. No i jakie prace powstały? I jedna z nich to jest właśnie ta osoba, która powiedziała, że ma te same relacje z rodzicami, czy mogą oni być. No i powstał oto taki piękny, jak dla mnie naprawdę piękny obraz, ponieważ co było dla mnie szokujące, to jest to, że zobaczcie, że te dodatkowe tutaj, ten element przy moście, on wygląda jak dom. Że my się spotykamy w tym domu. Dom taki bezpieczny, widząc tak naprawdę i te kolory, kreskę taką pewną, że tutaj czuję się po prostu stabilnie. Dodatkowo jeszcze to oczywiście most murowany, więc stabilny po prostu w 100%. Osoby uśmiechnięte, zadowolone, więc naprawdę można tutaj podejrzewać, że relacja z rodzicami jak najbardziej jest taka ciepła, dziecko czuje się w nim dobrze, bezpiecznie, będzie się pięknie po prostu dalej rozwijało. Mamy też osobę, która spróbowała narysowała ten swój most właśnie w relacji ja i ja. A o coś poprosiłam uczniów, kiedy oni rysowali ten most, żeby zastanowili się, co się znajduje pod mostem. Czy tam jest właśnie woda, tak, rzeka, tak jak standardowo mamy te mosty właśnie łączące jakby na przykład te dwie wyspy, czy jest tam jakiś piasek, trawa, żeby oni też uwzględnili to na swoim rysunku. Także na tym zobaczcie, że pod mostem jest piękna łąka, w ogóle takie podwójne zabezpieczenie, serduszko, kwiatuszki. No i poprosiłam też oczywiście, żeby oni zapisali te przymiotniki, które im się kojarzą właśnie odnośnie tego mostu, jakby go opisali. Część napisała, że tak powiem, z tyłu na kartce, część nie napisała, część pod spodem, także tutaj mamy, że mój most jest uroczy, stabilny. Tutaj miała być droga, szansa, piękny, wiosenny, bezpieczny, wytrzymały, śliczny. I jak najbardziej opisuje to osobę, która akurat to była dziewczynka, bardzo urocza, śliczna, pełna takiej ciepłej energii po prostu i super, że ona się czuje, że tak powiem, ze sobą właśnie tak bezpiecznie, stabilnie, ponieważ tak naprawdę to wszystko tak naprawdę widać w sposobie też funkcjonowania danej osoby w klasie, bądź po prostu w czasie wolnym na korytarzu, jak spędzają, to po prostu wszystko widać. No ale dobra, mamy też inne prace. Prace tutaj wykonane ołówkiem, ze względu na to, że akurat chłopaki nie wzięli niczego akurat dzisiaj ze sobą, ale w każdym razie tutaj macie akurat dwie prace. Jedna obrazuje właśnie danego ucznia razem i też zobaczcie, są obydwoje rodziców. Tak jest im i tata, i mama. No i jaki mamy ten most? Most jest długi, ale stabilny, jest mocny. Tak, ma dodatkowe tutaj takie rusztowania utrzymujące, mimo że tutaj jest wąski. Tutaj tak samo dookoła też utrzymuje, żeby on był stabilny. I pod spodem mamy właśnie wodę, rzekę. Ten sam uczeń wykonał też rysunek odnośnie relacji właśnie ja-ja. Zobaczcie, że on jest jeszcze bardziej stabilny. Co prawda trochę wygląda tak odgradzająco. I co najważniejsze, zapytałam się w ogóle ucznia, co się znajduje pod spodem, no bo to przecież też mieliśmy umieścić. No to się znajduje nic, po prostu czarna dziura. Ale relacje tutaj, jakie wypisał, no też ten miły, uparty, zawzięty, uroczy może. Na pewno śmieszny, rozmowny, radosny, przyjacielski i jak najbardziej jest to taki nasz klasowy klaun, jak to się mówi, osoba taka, która zawsze jakąś tą złą energię po prostu nam rozładuje. Także to były właśnie takie przykłady już na tym rysunku.
I tak, nie każdy, że tak powiem, z tych naszych uczniów czuł się na tyle bezpieczny, żeby pozwolić sobie na sfotografowanie w ogóle tej swojej pracy, ale natomiast oni chętnie jej pokazują, oni chętnie o tym rozmawiają. Jeszcze większość osób rozmawia, że tak powiem, ze mną indywidualnie, chociaż zawsze się pytam, czy może ktoś chciałby tak na forum opowiedzieć o sobie, żebyśmy też właśnie te więzi zawiązywali. Ale pamiętajcie, że warte terapii to jest po prostu chęć. Jeżeli nie masz ochoty, jak najbardziej. Chcesz porozmawiać tylko ze mną i ja zapraszam. Chętnie wysłucham, co masz do powiedzenia i lepiej Ciebie poznam. No i dobra, ostatnim takim etapem tej naszej rozmowy o budowaniu mostów, ponieważ to jest rozmowa właśnie o komunikacji i tworzenia tych mostów razem z tych połówek, kiedy musimy się dostosować, o tym, żeby pomyśleć tak głębiej, zastanowić się o tych swoich relacjach z najbliższymi, samym sobą bądź z przyjaciółmi, ale też forma tej komunikacji i naszych błędów, dlaczego ten most jest na przykład dziurawy, czemu nie mogę się z daną osobą w ogóle dogadać, a z innymi mogę. I etapem ostatecznym były właśnie rozmowy na temat błędów w komunikacji. I tak jak zapytałam swoich uczniów o to, jak im się wydaje, co może być takim błędem, dlaczego nie potrafimy się dogadać, no to uczniowie powiedzieli, że na przykład pojawia się brak wybaczenia, że ktoś, rodzeństwo, zabiera nam daną osobę, że może pojawić się przemoc, zazdrość. I to są przykłady, które właśnie uczniowie podali, z których możemy powiedzieć, porozmawiać też, że one mogą być bardziej takim rezultatem błędów komunikacji. I porozmawiać z nimi w ogóle, co może być błędem, co nam nie pozwoli tak naprawdę ze sobą się dogadać. Także tutaj jest przykład 11 takich błędów komunikacji, które nam utrudniają właśnie dogadywanie się z innymi. Czyli na przykład krytykowanie, tak? I sobie spokojnie teraz z uczniami omawiamy, w jakiej formie krytykowanie nam utrudnia komunikację. Tak, ponieważ gdy słyszymy same złe rzeczy, ponieważ tutaj chodzi o krytykę nie taką budującą, tylko krytykę taką, która nic nam nie wnosi, poza tym, że przez to czujemy się po prostu gorzej. No to wiadomo, że potem po takiej rozmowie nie mamy ochoty na ciągnięcie dalej tej rozmowy z daną osobą albo zaczynanie jej po raz kolejny później, ponieważ wiemy, że może ona znowu nas krytykować. Przezywanie. Tak, tutaj też może iść podobnie, tak nie jako taka zła informacja zwrotna, że coś ci się nie udało i lepiej nie próbuj, ale też w negatywnym kontekście, tak, przezywanie od jakichś idiotów i innych tak naprawdę osób bądź rzeczy, a to się w szkołach niestety pojawia coraz częściej i to nie tylko w klasach starszych, ale również i młodszych. I oni tak naprawdę, tak jak przynajmniej w tych klasach, w których ja uczę, dla nich to codzienność. Kiedy ja mówię, że nie robimy czegoś takiego, nie odzywamy się w ten sposób do siebie, to oni, że ale to tylko żarty. I oni nie rozumieją potem, jeżeli tak oni codziennie sobie będą takie przytyki robić, że to potem właśnie źle wpływa na ich samych i na tą ich relację z tak naprawdę samym sobą. Ponieważ to potem oni, że tak powiem, no to odnosimy bardzo, bardzo do siebie i tak jak wiemy, wielokrotne powtarzanie kłamstwa potem jest prawdą, tak? Przynajmniej nam się tak wydaje, chociaż nie jest. Stawianie diagnozy. Kolejny błąd, czyli jak przychodzimy po prostu z jakimś problemem, chcemy się wygadać, czasami od razu nam jest stawiana po prostu diagnoza, ty jesteś taka, masz się wyleczyć w ten sposób, tak, powinieneś zrobić to i koniec rozmowy. A może ten sposób nam nie pasuje, może nie chcieliśmy usłyszeć tej diagnozy, a po prostu chcieliśmy wsparcia od danej osoby, żeby nas wysłuchała, zrozumiała to, co przeżywamy i się czujemy. Także diagnoza nie jest zawsze tym, czego potrzebujemy i co nam ułatwi tą komunikację z daną osobą. Chwalenie połączone z oceną. Jak najbardziej chwalić trzeba. Chwalić, każdy lubi być chwalony, ale też chwalić odpowiednio do danej sytuacji, do danej sytuacji i jak najczęściej unikać tej oceny. Tak, namalowałeś to ślicznie. I kiedy dana osoba będzie przyzwyczajona, że zawsze cokolwiek nie narysuje, jest śliczne, to ani już nie cieszy ją samo malowanie, ani już nie chce w ogóle tego robić i pokazywać, no bo zawsze będzie ślicznie,
i nie wiadomo na ile to ślicznie jest naprawdę dla danej osoby śliczne. Ponieważ może on po prostu, dana osoba chce coś narysować, żeby coś opowiedzieć. Na przykład jak mój chrześniak, który dopiero poszedł do szkoły podstawowej, zrobił taką książeczkę odnośnie gry, nie wiem, czy może znacie Plants vs. Zombie. I tam były właśnie postacie. I ja mówię, Wojtuś, weź ty mi opowiedz, co tutaj się dzieje, tak? O co chodzi? Ja nie mówiłam, że jest ślicznie, że jest pięknie. Weź ty mi opowiedz, co to za historyjka, która była ogólnie w dwóch częściach, kończyło się ładnie, że ty wygrałeś. Więc naprawdę praca fajna. I uwierzcie mi, że on chętnie przychodzi, pokazuje, co narysował. I ważne, żeby po prostu zapytać, co narysowałeś, tak? Jak ci się to rysowało, czy ci się podoba, tak bez unikania tej naszej własnej oceny. Kolejnymi właśnie takimi elementami może być rozkazywanie. Tak, nikt nie lubi, kiedy ktoś po prostu przychodzi i się rządzi, ty możesz zrobić to, tamto, a nie mają na uwadze tego, jak my się czujemy, czy to w klasie, czy to w rodzinie. Po prostu porozmawiajmy, jeżeli coś komuś nie pasuje, dziś nie mam na to ochoty, nie wiem, zrobię to za pół godziny, za godzinę, jutro, dzisiaj nie mam na to siły. Po prostu traktujmy siebie wszyscy wzajemnie ze szacunkiem, a naprawdę ta komunikacja będzie o wiele lepsza. No i mamy jeszcze oczywiście takie elementy jak grożenie, moralizowanie, zbyt wiele pytań, które może być też uciążliwe. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście w ogóle takiego ćwiczenia Sokratesa, z jaskini Sokratesa. W każdym razie ono polega na zadawaniu pytania dlaczego. Cały czas pytamy o to samo, więc kiedy przychodzimy z jakąś historyjką i nie wiem, nawet po prostu zwykłe jak było w szkole, tak? No i tam syn odpowiada na przykład, że było dobrze. No to dlaczego? Albo nie wiem, spotkałem się z kolegą. Dlaczego? I tak dlaczego? Uwierzcie, że to potem może być po prostu denerwujące usłyszeć znowu dlaczego. Także balans we wszystkim jest po prostu najlepszy. No i udzielanie rad, odwracanie uwagi, tak, że coś jest mało istotne, przejdźmy na coś innego. Niemniej mówiąc tego dosadnie, tak jak ktoś próbuje cały czas opowiadać, a my ciągle zmieniamy temat na jakiś inny. Bądź uspokajanie. Nie zawsze każdy z nas potrzebuje tego uspokojenia. Może czasami ktoś do nas przyjdzie, ponieważ potrzebuje właśnie, żeby to z siebie wyrzucić, nie wiem, wytupać, wykrzyczeć. Nie, pozwólmy sobie też na tą złość, na jej przeżywanie, ponieważ każda ta nasza emocja jest dobra, a wyciszanie tego, niwelowanie potem źle wpływa, że tak powiem, na bycie nasze samym ze sobą, także nie mogę się złościć, bo tak nie wiem, nie wypada, nie mogę coś. A powinniśmy przeżywać każdą emocję i z niej tak naprawdę uczyć się o nas samych, tak, dlaczego nas coś denerwuje, tak zastanowić się, kiedy potrzebujemy tego wyrzucenia energii, też to zrobić w sposób taki, żeby po prostu nie będzie to szkodliwe, że tak powiem, dla innych osób. Także tak by wyglądały właśnie takie zajęcia odnośnie rozmowy o komunikacji, o tym budowaniu mostów. I powiem Wam, że już efekt był widoczny tak naprawdę po tygodniu czasu. Teraz akurat moi uczniowie są na zdalnym i była sytuacja, że uczniowie ćwiczyli słownictwo z angielskiego. Ja im tam dałam taką aplikację, gdzie oni sobie po prostu ćwiczą. I klikają odnośnie słówka, tłumaczenia polskie z angielskim i to było, tam akurat jest na czas tej aplikacji. No i tam jedna dziewczynka powiedziała, że ona nie da rady, ona nie zejdzie poniżej 10 sekund. No i ja tam napisałam, że nie poddawaj się, damy rady. Nawiązałam właśnie do budowania tego mostu, odnośnie wspierania, ponieważ jeszcze przede mną, zanim ja tam odpowiedziałam, pojawiły się też głosy innych osób z klasy. Spróbuj, mi też na początku nie wychodziło, też myślałam, że nie dam rady. I na koniec, po którymś tam tych miłych komentarzach budujących, jedna z dziewczynek takim żartem, słuchaj, ja ci beton wyleję na tym moście, żebyś spokojnie po prostu sobie przeszła. Więc naprawdę, czy to w żartach, czy to w serio, takie ćwiczenia po prostu mogą przynieść naprawdę ciekawy rezultat, że
ci uczniowie naprawdę zaczną się dogadywać, wspierać. Oczywiście to nie będzie od razu po jednej, po dwóch, ale ja już tą ortoterapię prowadzę już no 2,5 miesiąca i ja już pomału widzę efekt. To jest dla mnie najważniejsze i wiem, że warto. Wiem, że chcę po prostu to dalej robić, żeby oni czuli się dobrze w tej klasie, żeby oni chcieli tu przebywać, przyjść, bo dzięki temu mają lepsze warunki i do nauki, i później ucząc się tych relacji z innymi, łatwiej oczywiście też i będzie w tym życiu dorosłym. Także mam nadzieję, że ten pomysł odnośnie budowania mostów, odnośnie rozmowy o komunikacji, jak powinna ona wyglądać, jak rozmawiać, jaką mam relację i jak mogę ją naprawić, to jest właśnie ten początek, żeby właśnie z uczniami czy ze swoją rodziną zrobić. Tak samo zróbcie ten wspólnie most, połączcie go, narysujcie, porozmawiajcie. Także to byłoby na dzisiaj tak naprawdę wszystko z mojej strony. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Oczywiście możecie mnie znaleźć na moim blogu Katarzyna Góralczyk na Weebly.com, na grupie na Facebooku Arteterapia w domu i szkole. Gdybyście mieli pytania i chcieli zacząć wprowadzać tą arteterapię na swoich zajęciach, bądź pytania do tej dzisiejszego naszego spotkania, jak najbardziej napiszcie mi na maila. Ja zapraszam serdecznie, z chęcią z każdym z Was porozmawiam. Na dzisiaj to byłoby tak naprawdę wszystko. Zaproszę Was jeszcze, ponieważ za 2 tygodnie spotykamy się, już Wam mówię, za 2 tygodnie spotykamy się z Pauliną Oliszewską, którą możecie właśnie znać z jej strony, z jej bloga Czując Inaczej. I ona opowie nam o sztuce okiełznania autyzmu, czyli o specjalnych potrzebach w arteterapii, o pracy właśnie z dzieckiem autystycznym. Także zapraszam Was serdecznie, tak samo w sobotę o 18:30. Także do zobaczenia. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Oj, dziękuję za miłe komentarze, jak najbardziej. Cieszę się, że było inspirujące, że potrzebne. Jak mówię, próbujcie wprowadzać, bo arteterapia jest po prostu cudowna. Czy właśnie w swoim życiu, w pracy, gdziekolwiek się da, działajmy. Sztuka ma moc po prostu, sztuka ma moc. Także dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia już na następnym spotkaniu.